Rebo wraca po długiej nieobecności, Nathan Marson i wiejski kok zawalczą na Fame 16, Mariusz Wach myśli nad występem we Freak Fightach, a Maja Staśko znowu atakuje Nitro na Twitterze. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Witam w nowej odsłonie newsków, gdzie będzie poruszane nieco więcej newsów w krótszej formie niż standardowy jeden news. Na swoim Twitterze Rebo zapowiedział powrót do internetu, a w poście możemy przeczytać. Siema, żyję. Wygrałem sprawę w sądzie, sporo sobie przemyślałem, ogarniam zdrówko, więcej opowiem w filmie. Zebo, możesz już przerwać odliczanie. Jak możemy się dowiedzieć od Arka Tańculi i Szalonego Reportera, możliwe, że Jacek Murański na Fame 16 zawalczy z Pasutem Sutonatorem. To jest plota, typowa plota. Gdzieś już tam schodzą suchy, moi drodzy, że przeciwnikiem Pasuta będzie... Jacuta M. Jacuta Muraniuta. Całkiem ciekawe, co wy o tym myślicie? No bo my myślimy źle. Jeden z użytkowników Twittera zauważył ciekawą rzecz przy najnowszym filmie Freeza, gdzie ten testował kilka różnych miniaturek, sprawdzając, która zrobi większe zasięgi. Wiele osób zastanawia się, o co chodzi z tym, że Freeze co chwilę zmienia tytuł i miniaturkę nowych filmów. Po co? Chodzi o to, żeby zrobić parę miniaturek skupiających się na różnych momentach filmu, a następnie na bieżąco monitorować w YouTube Studio, która najlepiej działa. Kolejność też tutaj nie jest przypadkowa. Jeden, wielka twarz Freeza, odcinek 3x5, zgarniecie w większości widzów zaznajomionych z serią kamperów. 2, 3, 4, bardzo w stylu staroekipowym, glow plus strzałki plus tekst, nadal skupiający się na core fanbase'ie. 5, powrót do tego, co najbardziej oddało. Nathan Marson i wiejski kok zawalczą na najbliższej 16 gali Fame. Dwóch freaków z naprawdę potężną zajawką kulturystyczną. Już w poniedziałek na pierwszej konferencji Fame 16 przekonamy się, czy wymiana zdań pomiędzy nimi ograniczy się do opisu mikrocyklów treningowych i diet, czy panowie może coś poddymią. Jesteście team Buk Estetyki czy team wiejski koks? Mariusz Wach przy okazji MMA Attack w wywiadzie zdradził, że myśli nad walką we Freak Fightach. Rozmowy? W sprawie potencjalnej twojej walki? Tak. Ale to nawet taka naprawdę dzisiaj jest oglądanie gali, luźna rozmowę. No i zobaczymy, co się wydarzy, tak? Ja jestem otwarty na różne propozycje. Kawałek Vanilla Stegna od Freeza i Przemka Pro doczekała się nowej osłony, w której gościnnie wystąpił Żabson. Maja Staśko ponownie zaatakowała Nitro Zynieka na swoim Twitterze, a tym razem poszło o stream w samochodzie. Robienie streamów w trakcie jazdy samochodem jest nieodpowiedzialne i pokazuje bardzo niebezpieczne wzorce zachowań w samochodzie. Na co odpowiedział Nitro? Atencja spadła po walce, hipokrytko? I skończ mnie prześladować, miej swoje życie. Standardowo sekcja komentarzy należy do Was, a ja tymczasem się żegnam. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!